Hej, jak się macie, ludziska? Nazywam się Łeza i witam ponownie w grze pikselowej. To bardzo doskonale znacie, jeżeli jesteście z lat 90., wczesnych 90., albo nawet późnych 80., na pewno tą grę znacie. Jest to gra Mario, ale to nie jest normalny Mario, jak wiecie, jak już pewnie widzicie. Jest to Mario. Czyli przykładowo pomyślcie sobie, nie macie wystarczająco kasy, żeby zakupić sobie grę Portal. I nie chce wam się wyciągać starego Commodore, żeby zagrać w Mario. To co robicie? Pobieracie Mario. Tak, jest to połączenie Mario i Portala. Tutaj link w opisie jak zawsze będzie. Więc tylko pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda, dobra? Więc wygląda to, poczekaj, wybiorę sobie Map Packs. Normalne Mario. Tutaj oczywiście można sobie wybrać czapki i kolory ten, ale ja to już wszystko zrobiłem, więc niepotrzebne mi to, więc po prostu idę do gry. Zaczynamy. Przyciszyć pewnie, będzie muzyka grała. Tak. Mario. Haha. Zobaczcie. Skaczemy spacją, ruszamy się i myszką, jak widzicie, możemy kierować portalami. Jeden portal tu, drugi portal tu. Haha, widzicie to? Dobra, to zbić tego klocka, nie tego klocka. Tu mamy grzybka. Zajebiste, ja to kocham. Ja czuję się, że jestem na swoim żywiole, patrzcie. Dobra, oczywiście to są normalne mapy Mario, czyli przykładowo przyzwyczailiście się do normalnej gry. I... Dobra. Wow. Dobra, prawie już. Prawie zginąłem. No, jeżeli się przyzwyczailiście do normalnej gry Mario, będzie wam się ciężko do... Kurwa. Będzie wam się ciężko dostosować do portala w grze Mario. Dlatego więc... Przepraszam, ja tu się muszę skomplikować. Dlatego więc mam tutaj dla was specjalne paczki. I oczywiście możecie sobie wykorzystywać takie coś. Żeby szkodowało. Widzicie? No nie wiem, to tyle z tego, ale przykładowo powiedzmy sobie, że chcecie sobie zagrać w mapę, która bardziej dostosowana do gry Portal. Idziemy do Portal Map, jeden gracz, oczywiście można tutaj grać na dwóch graczy, czterech graczy, to jeszcze nie próbowałem, nawet nie wiem jak to się gra, tutaj można edytować swoje mapy, więc wszystko jest dla was. Muzyczka się nie zmienia, cały czas jest Mario Portal, ale patrzcie. Patrzcie, to jest mapa portalowa. Tylko na szarych można... Dobra, co my tu robimy? Dobra, ja teraz nie wiem, co mam robić, serio. Bierzemy to na pewno. Klikamy E. I teraz trzeba wrócić tutaj. Odłożyć to. Dobra, i wracamy. Czyli coś... Aha, te drzwi się otworzyły. Chuj. Dobra. Proszę. Już. Teraz musimy złapać to. Dobra, czyli klikamy. Ojej. Dobra. Mamy to, jak już powiedziałem. Czyli klikamy. Aha, jak trzymamy pudełko, nie możemy klikać... Ej, pudełko, chodź. Chodź. Dobra. Dobra, teraz trzeba przesunąć. I klikamy to. Widzicie? Znaczy, tu trzeba nad tym myśleć, dlatego dużo nie rozumiem, nie gadam, ale widzicie mniej więcej, na czym to polega, nie? Mario zajebisty tutaj z bronią lata. Ej, suko, co powiesz na malutkie uko. Nieważne. No to tyle. To na tyle. Zagram jeszcze jedną mapę, tak na szybko. Bo wczoraj w nocy próbowałem w to grać i wyszło mi, że nie umiałem w to grać. Ale no, spróbuję może teraz tak na szybko. Jestem wielkim fanem Mario i... A w Portal tak długo nie grałem. Jednakże wiem, że... No, musimy się dostać to. Jednakże wiem, że Portal to znakomita gra. Znakomity koncept. Musimy się dostać tutaj, żeby otworzyć to, żeby to spadło. Dobra.
Zachowuje się. No i tutaj utknąłem, nie wiedziałem jak to przejść. A to laser, muszę go zablokować pudełkiem zapewne. Więc trzeba wziąć pudełko. Jakoś. I je zatrzymać. No i dobra, teraz trzeba tylko myśleć. Aha, drzwi otwierały wszystko. Jak ja to zrobiłem? Dobra, w sumie to jest nieważne. Chciałem wam pokazać po prostu o tej grze. Link w opisie, jak zawsze. Jeżeli chcecie więcej takich zajebistych gier, połączeń, to subskrybujcie. Ja tutaj zawsze wam podradzę, podrzucę jakieś nowe tytuły, więc... Ode mnie to tyle. Nazywam się Łeza. Dzięki. Pa!